znaleźć największy wspólny dzielnik następujących jednomianów. Dobrze, co to jest jednomian? Może od tego zaczniemy. Tutaj mamy trzy jednomiany podane. Jednomian, czyli iloczyn jakiejś stałej i jakiejś zmiennej. Tutaj mamy dwie zmienne, C i D. No i oczywiście te zmienne mogą być w jakichś potęgach. No i to jest jednomian, czyli tylko jedno takie wyrażenie. Jakbyśmy mieli sumę takich, to wtedy jest to wielomian. Wielomian jest sumą jednomianów. Teraz, co to jest ten, ten największy wspólny dzielnik? No mamy znaleźć jakiś taki dzielnik, przez który wszystkie te trzy się będą dzieliły. No i on jest największy w tym sensie, że każdy inny dzielnik już będzie dzielnikiem tego największego dzielnika. No i żeby znaleźć taki największy wspólny dzielnik, to, to najwygodniej jest zapisać te jednomiany w postaci iloczynu takich już nierozkładalnych czynników. Jak rozłożyć liczbę całkowitą na czynniki nierozkładalne? No to jest rozkład na czynniki pierwsze, czyli na przykład 10, to się rozkłada na 2 razy 5. No a tutaj mamy zmienne, no to takie nierozkładalne czynniki no to są po prostu... Pojedyncze zmienne razy c, razy d i razy d. No bo d razy d to będzie d do kwadratu. No tego już się nie da bardziej rozłożyć. Jak mamy po prostu zmienną c, no to to jest taki nierozkładalny czynnik. No i podobnie rozłożymy sobie tutaj. Piątka to już jest liczba pierwsza, potem mamy razy c i razy d. No i ten ostatni jednomian też rozłożymy. 25 to jest 5 razy 5. Razy C, razy C, razy C i razy D i razy D. Dobrze. No i teraz, żeby znaleźć największy wspólny dzielnik, to musimy znaleźć takie czynniki, które występują we wszystkich tych trzech jednomianach. No to po pierwsze, widzę, że tutaj piątka występuje we wszystkich trzech. Tutaj mamy piątkę, tutaj mamy piątkę i tutaj mamy piątkę. Dobrze, dalej widzę, że C występuje. Tutaj mamy C, tutaj mamy C i tutaj mamy C. No, i d występuje we wszystkich. Tutaj mamy d, tutaj mamy d i tutaj mamy d. Dwójka nie występuje w tych dwóch pozostałych poza pierwszym. Widzimy, że d występuje, na przykład drugie d występuje w pierwszym i w trzecim, ale nie występuje w drugim. Czyli nie możemy drugiego d dopisać. Tak samo drugie c występuje tylko w ostatnim. No i trzecie c też występuje tylko w ostatnim. Czyli to już jest wszystko. Czyli ten największy wspólny dzielnik to będzie po prostu 5 razy c, razy d. No i rzeczywiście to jest dosyć oczywiste, że nie może być większego wspólnego dzielnika, dlatego że to jest dokładnie to, czym jest ten drugi jednomian. Czyli na pewno nie znajdziemy, nie znajdziemy większego wspólnego dzielnika niż jeden z tych jednomianów, które tutaj bierzemy pod uwagę. No dobra, taki jest wynik. No można się jeszcze zastanowić, do czego coś takiego może nam się przydać. No to się może przydać na przykład w takiej sytuacji, kiedy mielibyśmy wielomian, który by był sumą tych trzech jednomianów i chcielibyśmy wyciągnąć jakiś wspólny czynnik przed nawias. To no to by był ten wspólny czynnik, największy wspólny czynnik, który można by było wyciągnąć przed nawias. No ale o tym opowiem w innych filmach.